oddanie do użytku biblioteki publicznej po kompleksowym remoncie w Kalwarii ze Żydowskiej. I ostatnie chyba posunięcie nożyczkami i siach i wielkie brawa! Panie Piotrze, ale niech Pan błogosławi temu miejscu, chroni od wszelkiego zła, niech tutaj się dobro rozwija i piękno w sercu każdego człowieka, który będzie z tego miejsca korzystał, a ufam, że tak będzie. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, Pan z Wami. Oddanie do użytku biblioteki publicznej po kompleksowym remoncie w naszym mieście. Wybitny badacz literatury dziecięcej i młodzieżowej, wykładowca akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Grzegorz Leszczyński, w jednym z ostatnich swoich opracowań zauważa, że wpływ, jaki przeczytana książka wywiera na nasze życie, nie jest dostrzegany od razu, lecz po wielu miesiącach, a nawet latach. Książki, jakby krople wody spadające na kamień, kształtują naszą moralność, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, za dokonywane życiowe wybory, za słowa, za gesty. Książki zachęcają do tego, by być dobrym człowiekiem, żyć mądrze, godnie i pięknie, by nieustannie kształtować samego siebie i brać odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim chciałbym podziękować, bo to, co jest dla Kalwarii, to jest szczególna rzecz. Mianowicie wiadomo, że to jest i rzemiosło, które niestety w tej chwili upada ze względu na całą sytuację ekonomiczną w świecie, na zmianę różnych postaw ludzi i sanktuarium. Miejmy nadzieję, że ocalić od zapomnienia to, co jest podstawowym naszym hasłem w Towarzystwie Przyjaciół w Kalwarii, będzie to dla nas wszystkich wielkim zadaniem. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, panie radny, bo to Urząd Marszałkowski w znaczący sposób dofinansowywał tę inwestycję. Gratuluję tej inwestycji. Mam nadzieję, że to miejsce będzie miejscem wielu ciekawych spotkań. Mam nadzieję, że mieszkańcy Kalwarii Zebrzydowskiej i nie tylko, i okolicznych miejscowości znajdą tutaj wiele pozycji, z których będą mogli skorzystać. Ale przede wszystkim biblioteka jest nie tylko miejscem do wypożyczania książek. Biblioteka, takie miejsca jak biblioteki są również miejscami do różnego rodzaju ciekawych spotkań, czego dowodem jest dzisiejsza uroczystość. Siwe włosy, pokręca i duma. Zwrot
podnóża odwrócił, w tył wyloty zarzucił i zawołał kozaka na ulicę. Kozacze, ty chamie, czemu w sadzie przy bramie nie ma nocą ni psa?